dniach 1-2 sierpnia 2013 roku na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau już po raz 20 odbyły się obchody upamiętniające zagładę 3000 europejskich Sinti i Romów. Uroczystości zgromadziły w sumie kilkaset osób, byłych więźniów oraz rodziny pomordowanych tu Romów, których Niemcy osadzili w tzw. Ziganerfamilienlager, rodzinnym obozie dla Cyganów. Dramat rozpoczął się w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku. W komorze gazowej przy krematorium V Niemcy zgładzili 2897 Romów i Sinti, wszystkich żyjących jeszcze w obozie więźniów romskich. Obóz zlokalizowany był na terenie Auschwitz II-Birkenau. Ogółem w Auschwitz więzionych było około 23 tysięcy Romów. Spośród nich życie straciło około 21 tysięcy osób. Tutaj zostało 2 sierpnia zamordowana moja babcia, mój dziadek, moi bliżsi, moje matki, kuzynki, jej siostry. Tu prawie 70% mojej rodziny zostało zamordowane właśnie 2 sierpnia. One były jako dzieci i jako starcy. Wstrząsające świadectwo naocznego świadka tej tragedii przedstawił były polski więzień obozu, 92-letni profesor Andrzej Łępkowski. Jestem byłym więźniem obozu koncentracyjnego w Birkenau. Mój numer obozowy to 95845. Przeszedłem wiele trudnych komand i wreszcie dostałem się do obozu szpitalnego jako sanitariusz. Obóz szpitalny przelegał do tak zwanego Ziganerlager. I oddzieleni byliśmy tylko drutami wysokiego napięcia. Także widzieliśmy bardzo dokładnie, co dzieje się w obozie cygańskim. Życie tam było raczej familijne, były całe rodziny, ojcowie, matki, dzieci. Zabawą dzieci, ku mojemu zdumieniu, było rzucanie na druty wysokiego napięcia sznurków namoczonych w wodzie. To płonęło jasnym niebieskim ogniem i było zaskakujące. Oprócz tego była orkiestra obozu cygańskiego, gdzie Romowie grali swoje melodie, a także melodie wiedeńskie, łagodne, sympatyczne. Orkiestra ta grała codziennie rano przy wyjściu komand do pracy i wieczorem przy powrocie tych ludzi z komand. W niedzielę natomiast dawały koncerty, którymi przysłuchiwaliśmy się. Strausa, Lehara, cały szereg wiedeńskich, sympatycznych melodii oraz romskich. Jedynym niepokojem było na wiosnę 1944 roku nagły zamykanie bloków na bloku cygańskim i podejście kilkuset Romów do bramy wyjściowej. Po przeciwnej stronie cała grupa SS-manów z dwoma oficerami na czele. Jakieś odbywały się rozmowy, dokumenty. Jednych Romów wypuszczano z obozu, pozwalano im przejść, a innych odsyłano z powrotem do obozu. Tych, którym pozwolono przejść, władowano na ciężarówki i wywieziono, gdzie nie mam pojęcia. Cały dramat zagłady Romów obserwowałem na własne oczy 2 sierpnia 1944 roku. Otóż po południu ogłoszono tak zwany Blocksperre dla Romów i
dla obozu szpitalnego. Wieczorem usłyszeliśmy krzyki, strzały i szum samochodów oraz szmer przesuwających się żołnierzy. Zainteresowany tym, wymknąłem się z bloku, przeczołgałem się pod druty, aby zobaczyć, co się dzieje. Otóż okazało się, że całe grupy SS-manów atakowały bloki. Romowie nie poddawali się. Po takim ataku i otwarciu drzwi zaledwie kilkanaście osób wybiegało. Reszta stawiała bierny opór, a częściowo czynny. Tych, których nie można było wygonić, strzelano, zabijano lub wynoszono na zewnątrz bloku. Tak samo tych, którzy stawiali czynny opór. Ja wycofałem się już pod tych drutów. Bałem się, że zostanę zauważony. Ślizgnąłem się do bloku. Ale pamięci tego, co się działo, nie mogę zapomnieć. Na następny dzień obóz był oczyszczony i czekał na następnych, którzy mieli być zgładzeni. Po tym wszystkim, rozważając, doszedłem do wniosku, że masowe zabijanie bezbronnych ludzi ze względu na ich narodowość, religię lub kolor skóry jest słusznie nazwane ludobójstwem. Na zakończenie chciałbym wyrazić wyrazy współczucia rodzinom Romów, którzy się tutaj znajdują, za śmierć ich dziadków i ojców. Dziękuję. To było naprawdę bardzo wzruszające, nie tylko mnie. To też jest bardzo ważne, bardzo istotne, że pan profesor Łebkowski jest dzisiaj z nami. Tak naprawdę jest to dla nas, dla młodych, dla polityków, że ktoś, co widział, co zapamiętał, przekazuje tą swoją pamięć, uważa za swój obowiązek kolejnym pokoleniom. Tym bardziej to jest mocne, tym bardziej to jest silne, dlatego że to mówi. Nie tylko profesor, przede wszystkim by wiedzieć. Dlatego chciałbym podziękować jemu, wszystkim, którzy się włączyli w dzisiejszą uroczystość. Szacuje się, że w wyniku prześladowań i terroru w latach panowania III Rzeszy śmierć poniosła około połowa populacji Sinti i Romów zamieszkujących obszary okupowane przez Niemców. W 2001 roku w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau otwarta została ekspozycja stała upamiętniająca martyrologię Romów i Sinti. Obecnie Romowie w Polsce mają status mniejszości etnicznej, której liczbę szacuje się na 20 do 30 tysięcy osób. Dla nas one są wyjątkowo, dlatego że to nam pozwala z pewnością patrzeć, że włączyła się również to młodzież międzynarodowa. Dla mnie to jest też faktem, że w Polsce, polska młodzież, zwłaszcza tutaj jakby tu widzimy, że jest Katowice szkoła, która się przygotowała muzyczna do tego dnia, Warta ze strony młodzieży szkoły Witolda Pileckiego, to dla nas Romów pozwala jakby uwierzyć w siebie, że nie jesteśmy sami w tym naszym smutku, w tej obecnej sytuacji trudnej, które są Romowie. To pozwala budować i z pewnością dzięki takim działaniom, takiej postawie właśnie społeczeństwa obywatelskiego Romowie stają się również częścią tego społeczeństwa obywatelskiego. Według różnych szacunków ogółem w Europie przedstawicieli tej nacji jest od 8 do nawet 15 milionów.